Na podstawie materiałów, które otrzymaliśmy z Wuhan, tłumaczonych na język polski, byliśmy przekonani, że skutki po przebytym COVID to są skutki pulmonologiczne. Natomiast okazało się, że tych skutków jest w tej chwili ponad 50 i z każdym nowym wariantem ich przybywa. Mówimy to o objawach ze strony narządu ruchu, jak bólach mięśni, bólach stawów. Mówimy o zaburzeniach równowagi i koordynacji. Mówimy o zaburzeniach związanych z pamięcią i koncentracją. Mówimy wreszcie o różnych objawach związanych z występującymi lękami, czy też objawami depresji. Każdy dzień swój zaczynałem co najmniej od 20 km biegu. Godzina 17 na sali, prowadzenie zajęć taekwondo i tak mój cały tydzień praktycznie wyglądał, zaczynając jeśli chodzi o wydolność taką fizyczną. W tej chwili trudno się z tym pogodzić, że ciężko przejść jest 20 minut, czy spróbować nawet przetruchtać kilometr czy dwa. Do białych cywrotniczków, tutaj trafiać, hop! Ale no trafia, to masz dosyć. Wdech do owocu, wydech do naczek.